Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zapadła przełomowa decyzja. W związku z tym, że polscy rolnicy odnoszą miliardowe straty ze względu na otwarcie unijnego, a co za tym idzie, polskiego rynku na produkty rolne z Ukrainy, podjęto decyzję o dopłatach dla rolników tyle, że nie polskich, a ukraińskich. Brzmi jak nieśmieszny żart, brzmi jak jakaś farsa, jak coś, co można by sparafrazować jako ostateczne naplucie w twarz polskim rolnikom? Tak. Dokładnie tak brzmi i dlatego też, żeby nie zostać oskarżony o to, że oszukuję, bo jest to tak bezczelne i tak niewiarygodne, że rzeczywiście komuś mogłoby przyjść do głowy, że ja to wymyśliłem, bo politycy nie mogliby być aż tak bezczelni, no to ja się powołam na źródła. Niestety ci ludzie, którzy nami rządzą, są aż tak bezczelni. Pierwsze źródło to portal WRP. PL, e, czyli wiadomości rolnicze Polska, tytuł artykułu pana Józefa Przybysza. Ukraińscy rolnicy otrzymają unijne dopłaty. Drugi artykuł jest z portalu warzywa.pl. Unijne dopłaty dla ukraińskich rolników: setki milionów dotacji. Przypominam, że, Unia, że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Na razie to niszczy rynek Unii Europejskiej. Produktami swoich oligarchów, bo przecież nie ukraińskimi, bo to to za ukraińskie zboże, czy ukraińskie ziemniaki, czy ukraińskie maliny. Jak one na ukraińskiej ziemi wyhodowane, rękoma ukraińskiego rolnika, ale należą do oligarchy, który. Na przykład zwiał z Ukrainy przed wojną i się zadekował w jakimś bardzo bogatym kraju. Siedzi sobie na jakiejś bardzo luksusowej rezydencji, tylko pieniążki liczy, często do spółki z korporacjami zachodnimi, więc zarabiają ludzie, którzy na Ukrainie nie siedzą, zarabiają um, raje podatkowe, w których te agroholdingi ukraińskie są porejestrowane, bo tam płacone są podatki. Ukraina z tego praktycznie nic nie ma, no bo skoro podatki nie tam płacone, to pieniądz z tych produktów rolnych nie zasila budżetu Ukrainy, a tym biednym Ukraińcom płacą zdecydowanie za mało. I między innymi dlatego, że ci biedni Ukraińcy są wyzyskiwani, że płaci im się czasem dziesięciokrotnie niższe stawki niż w Europie, to te produkty rolne są takie tanie. Więc Ukraińiec ma wyzysk, Płac, pracuje często ponad siły za psi grosz. Ukraina ma z tego nic, bo podatki płacone są gdzie indziej. Forse trzepie na tym zagraniczny, często zachodnioeuropejski i amerykański wielki holding oraz e, ukraińscy oligarchowie, którzy już dawno z Ukrainy spierdzielili, ich wojna nie dotyczy. Cytujemy sobie, drodzy Państwo, dalej portal Kobieta w sadzie. Tytuł artykułu: Unia Europejska wspiera ukraińskich rolników 20 milionów euro. Dopłaty i jeszcze dalej portal Ceny Rolnicze. Portal, na który dość często się powołujemy, bo jest to portal jak najbardziej branżowy, fachowy dla rolników. No, sama nazwa już sugeruje do no, Ceny Rolnicze. To jest portal, który powstał po to, żeby rolnicy tacy bardzo zawodowi których interesuje kurs określonych cen zarówno maszyn rolniczych, jak i nawozów, środków ochrony roślin, jak i produktów rolnych, żeby mogli je posprawdzać. Z czasem pojawiły się tam też wiadomości oraz różne podręczniki dla rolnika. Jest to portal wybitnie dedykowany, wybitnie fachowy portal dla rolników i tutaj sobie czytamy taki artykuł. W Bruksela śle kolejny Miliony euro, chyba kolejne miliony euro, ale mniejsza o to, na ukraińskie rolnictwo. Liczba unijnych programów wsparcia będzie rosła. Czyli tutaj czytamy nie tylko, że jest źle, ale że będzie gorzej, bo powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Polskie rolnictwo już i tak stoi przed. no. ekonomiczną wojną, która jest nie do wygrania. W związku z tym, że mamy złamane zasady uczciwej konkurencji. Nie możesz wygrać konkurencji z kimś, kto nie stosuje się do tych samych zasad co ty. W Polsce rolnik musi stosować się do określonych przepisów dotyczących przeróżnych nakazów i zakazów, um, które narzuciła Unia Europejska, i w związku z tym ma gigantyczne koszty. Ukrainiec tego robić nie musi. W Polsce um, rolnik <laughs> jest kontrolowany przez całą masę różnych instytucji, które no, działają tak jak w demokratycznym państwie przystało. Czyli rzeczywiście przychodzą, kontrolują, i gdy cośkolwiek jest nie tak, no to kary i inne tego typu rzeczy. Na Ukrainie, pomijając fakt, że tam. Nie za bardzo jest to kontrolować, bo te przepisy są bardzo mocno luźne, czyli Ukraińcy z, zgodnie z prawem mogą dużo, dużo więcej. To jeszcze jest to jeden z najbardziej skorumpowanych krajów świata, a już na pewno jeden z najbardziej skorumpowanych krajów europejskich. I nawet gdyby były tam jakieś normy niepozwalające na użytkowanie czegoś, to taka kontrola, jak przyjdzie, stwierdzi, że tam na przykład jest. Pełno środków rakotwórczych w pożywieniu, no to najwyżej wyjdzie z jakąś kopertą pełną chrywień i sobie pójdzie. No i na końcu to, o czym mówiłem, czyli koszty pracy. Jak można konkurować z firmą, która płaci swoim pracownikom dziesięciokrotnie mniej? No nie da się. I dochodzi do takiej sytuacji, że polski rolnik ma wyższe koszty produkcji. Różnych towarów, niż ukraińskie agroholdingi są w stanie sprzedać z zyskiem. Jeśli ja przykładowo produkuję czerwone styzoryki, ja mam koszty części do produkcji czerwonych scyzoryków na poziomie 100 zł, to ja nie mogę konkurować z kimś, kto jest skłonny z zyskiem sprzedać gotowe czerwone scyzoryki za 50 zł. No bo ja, żeby sprzedawać za 50 złotych, to bym musiał, nie dość, że nic nie zarobię, napracuję się za darmo, to jeszcze do każdego scyzoryka dopłacę 50 zł. Więc ja nie dam rady z kimś takim konkurować. I przed takim problemem stoją polscy rolnicy. I Unia Europejska zamiast polskich rolników wesprzeć, lub przynajmniej eee, ograniczyć nieuczciwą konkurencję ze strony. Działających na Ukrainie agroholdingów. Nie mówię Ukraińców, bo jak już powiedziałem, te agroholdingi w dużej mierze nie należą do Ukraińców. Z dziesięciu największych podobno tylko jeden jest zarejestrowany na Ukrainie. Inne są w rajach podatkowych i należą w dużej mierze nie do ukraińskich oligarchów, tylko właśnie do zagranicznych podmiotów, zagranicznych korporacji europejskich, amerykańskich. A ukraińscy oligarchowie są jedynie. Współudziałowcami, lub też niektórych są całkowicie udziałowcami. Ciężko mówić, że to są ukraińskie produkty rolne. To są produkty rolne wyprodukowane na Ukrainie. Tak samo jak, nie wiem, Opel składany w montowni w, w Polsce nie jest polskim samolochodem, to jest cały czas niemiecki samochód, tylko złożony polskimi rękoma w fabryce zlokalizowanej na terenie Polski, a następnie jest wywożony do Niemiec. Proste. Tak samo cukier. Wyprodukowany w cukrowni zlokalizowanej na terenie Polski, ale należony cej do Niemiec, jest niemieckim cukrem, tylko wyprodukowanym na terenie Polski siłą roboczą Polską. Tak samo te produkty rolne z Ukrainy zwykle nie są ukraińskie. Tylko na Ukrainie wyprodukowane zyski, czyli szmal, ma z tego kto inny. I tutaj należy sobie bardzo wprost powiedzieć, widzę bardzo duży związek między tym, że Unia Europejska tak bardzo. Te, te produkty, to oligarchiczne ukraińskie rolnictwo wspiera, z tym, że tacy quasi oligarchowie europejscy mają z tego pieniądze. No bo jak na przykład francuski czy niemiecki kapitał jest współwłaścicielem tych agroholdingów, zlokalizowane są one na terenie rajów podatkowych, no to kto na tym zarabia? No, ci współwłaściciela to bardzo często są podmioty, właśnie zagraniczno, niemieckie i francuskie. I też dlatego jestem przekonany, że właśnie Unia Europejska działa tak, że zamiast, po pierwsze, nie pozwala niszczyć naszego rolnictwa poprzez zgodę na nieuczciwą konkurencję ze strony ukraińskiego, to jeszcze ukraińskie wspiera w ten sposób, że daje im nasze pieniądze. Finansuje Kogoś, kto niszczy nasze rolnictwo, to jest zdrada, po prostu zdrada. I jestem przekonany, że motywem tej zdrady są naciski tych, którzy na tym zarabiają czyli, zarówno ukraińskich oligarchów, jak i tych, którzy są lobbystami dla tych koncernów. Europejskich. I to sobie trzeba powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie. I też trzeba powiedzieć wyraźnie, zaraz przeczytamy te artykuły, ale powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, tutaj jest współudział praktycznie wszystkich sił politycznych w Polsce. PiS to zarządził, gdy Unia Europejska się na to zgadzała. PiS okłamywał nas, Polaków, że ym, ukraińskie produkty rolne nie stanowią zagrożenia dla nas. Nagrało się. Kaczyński i inni pisowcy kłamcy na ten temat tak kłamali. Mówię kłamcy, no bo jak kłamali, to kłamcy, tak. E... Tusk, mimo tego, że doskonale wiedział, co się święci, i sam mówił na TikToku, że cytuję: Najgorszy syf wjeżdża do nas ze wschodu. Po objęciu władzy nic z tym nie zrobił, a teraz, mimo tego, że ma tak gigantyczne przełożenie na Unię Europejską, jak sam twierdzi, wręcz. Yy... Wręcz pozwala na przedłużenie tego chorego sy systemu, a nawet jeszcze na dosypywanie pieniędzy dla ukraińskich oligarchów. Także PiS.PO: jedno zło. A Konfederacja się dogada z każdym, kto będzie rządził. Także to, żeby ktoś nie pomyślał, że ja tutaj e, wspieram Konfederację. Nie wspieram. Konfederacja od PiSu i od Platformy różni się tym, że udaje porządną partię polityczną, a jak przychodzi to do czego, to robi straszne rzeczy, dlatego Konfederacja jest najgorsza ze wszystkich partii politycznych, które są w Sejmie, bo udaje, udaje je i przez to niektórzy ludzie się na to łapią i przez to jakaś porządna partia polityczna no, nie powstaje. Czytamy te artykuły. wrp.pl Józef Przybysz. Ukraińscy rolnicy otrzymają unijne dopłaty. Już w maju ukraińscy rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje gruntowe. W budżecie Unii Europejskiej zaplanowano na ten cel 20 milionów euro, mówi wiceminister polityki rolnej Ukrainy, Taras Wysocki. Czyli jak zwykle dowiadujemy się z obcych nam mediów o tym. Pomoc mogą otrzymać rolnicy, którzy uprawiają do 120 hektarów i, zajmują się, i znajdują się na terenach nieokupowanych. O, czyli przynajmniej nie będą dopłacać Rosjanom. <hahaha> na terenach ewentualnych działań wojennych lub na terenach, na których zakończy. Zakończy się aktywne działanie wojenne. Są to ki kierunki wschodni, południowo-wschodni i północno-wschodni. Rolnicy na oficjalnie zarejestrowanych gruntach będą mogli otrzymać 8 tysięcy hrywien do hektara, czyli w, czytamy w wywiadzie z Tarasem Wysockim, który opublikowało ukraińskie radio. 8 tysięcy hrywien do hektara to kupa hajsu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na Ukrainie się dużo mniej zarabia. Wysocki spodziewa się, że liczba różnorodnych programów wsparcia Unii Europejskiej dla ukraińskiego rolnictwa będzie rosła. Prawdopodobnie również dzięki temu uruchomiono program e, przystępne kredyty 5,7%, w ramach którego rolnicy otrzymali już 15,6 miliarda. Chrywien. Jak, jak, jak mówił ukraiński wiceminister, ta kwota prawdopodobnie się potroi, ponieważ program został przedłużony do 31 marca 2025 roku. Rząd Ukrainy planuje też wesprzeć hodowlę zwierząt, zwiększając limit kredytowy dla branży mleczarskiej do 150 milionów hrywien. Czyli rolnicy, którzy macie krówki, no, macie przerąbane, bo budują wam tutaj tam na Ukrainie mm, konkurencję, a nam, nam, konsumentom pozostaje tylko pić mleczko póki jeszcze może być od polskich krówki, bo przypomnijmy, że w całej tej sytuacji dla większości z nas Polaków najbardziej bulwersujące jest to, że my to potem wszystko jemy. Dla, dla rolników naszych, no to jest w oczywisty sposób y, takie, no, być albo nie być go z, ekonomiczne. Ale dla nas wszystkich to jest kwestia tego, czy nie będziemy po tym, tym świństwie, które potencjalnie jemy, chorować, a nawet umierać. No, przypomnę obecnego wice, y, wiceministra rolnictwa, y, który nawet u mnie na wywiadzie mówił, że <laughs> zboże z Ukrainy może być nawet radioaktywne. Także. No mieć w sobie zjeść radioaktywne produkty, no to przecież to jest śmierć i to w męczarniach. No przecież to jest coś yy, coś po prostu niebywałego. Ech, czasami nie ma ekonomicznego sensu budowania kompleksu dla 100 stad mlecznych, ale nie ma środków na budowę kompleksu dla 400 krów. Ech, ten krok powinien pomóc, mówi Taras Wysocki. Obserwując dynamiczny rozwój ukraińskiego rolnictwa na terenach nieobjętych działaniami wojennymi, można wyciągnąć jeden wniosek. Gdy Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, nie będzie rolniczym kopciuszkiem, jak Polska w 2004 roku, lecz krajem w pełni przygotowanym do rywalizacji z rolnictwem unijnym. Rywalizacji, raczej dominacji, bisze Arłowicz. Autor tego artykułu. No i drodzy Państwo, przeczytajmy sobie mniej więcej to samo w portalu Ceny Rolnicze. Bruksela śle kolejne miliony euro na ukraińskie rolnictwo. Liczba unijnych programów wsparcia będzie rosła. W maju rozpocznie się składanie wniosków o dotacje gruntowe dla ukraińskich rolników z dotkniętych wojną regionów. Co to wsparcie z Unii Europejskiej w budżecie na ten cel e, przewidziano 20 milionów euro, czyli 800. 96 milionów hrywien, prawie miliard. Jak poinformował na antenie ukraińskiego radia wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, wsparcie dotyczy grupy wrażliwej, w szczególności małych gospodarstw. Pomoc, pomoc mogą otrzymać rolnicy, którzy uprawiają do 120 hektarów. To jest, drodzy Państwo, pokazuje, co to znaczy mali rolnicy według Ukrainy. 120 hektarów. To jest kupa ziemi. Mój dziadek miał 7 albo 9, nie pamiętam, i z tego był w stanie rodzinę utrzymać. E, no, dzisiaj już się pozmieniały standardy, wszyscy żyjemy na wyższym standardzie, więc pewnie dzisiaj by się nie udało. No ale w Polsce cały czas taki rolnik, który ma kilkanaście hektarów, kilkadziesiąt, to już dużo rolnik. Żebyście sobie zrozumieli, e, też za 60 tysięcy ciężko w Polsce kupić hektar ziemi, 80. E, 80. Mm, 80 tysięcy za hektar. Czyli gdyby na przykład w Polsce ktoś miał 120 hektarów, to, to jest gospodarstwo warte prawie 10 milionów złotych. Rozumiecie? Tak. I znajdują się na terenach nie, nieokupowanych, na których ewentualnych działań Wojennych lub na terenach, na których zakończyły się aktywne działania wojenne. Są to kierunki wschodni, północno-wschodni. Rolnicy operujący to już było. Wnioski składane to też już było. O, to jest ważne. Wnioski składane są za pośrednictwem Państwowego Rejestru Rolniczego. Istnieje obowiązkowy wymóg, oficjalna rejestracja. Własności lub prawa do użytkowania jest to automatycznie sprawdzane przez system oparty na interakcji rejestrów. Naszym zdaniem jest to bardzo ważny powiew świeżego powietrza dla rolników w tych regionach, bo wiele zostało zniszczone, brakuje rąk do pracy i inne wyzwania. To też jest bardzo ciekawe. A dlaczego ukraińscy rolnicy zamiast produkować produkty rolne, które zalewają i niszczą potem naszą gospodarkę, nie pójdą walczyć do wojska. Prawda? Dlaczego zrobiono, dlatego zrobiono wszystko, by usługa była wygodna? Wszystko jest świadczone online, wyjaśnia Wysocki. Przy ubieganiu się o dotacje wymagany jest biznesplan. Ponadto spodziewamy się, że będzie rosła liczba różnorodnych programów wsparcia z Unii Europejskiej. Rozumiemy, że historycznie rolnicy wiedzieli, jak dobrze pracować, ale nie zawsze sformalizowali to. Doświadczenie i Praktyczna wiedza są po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie. Aby jednak otrzymać finansowanie od banku lub od yy, darczyńcy międzynarodowego, trzeba spełnić pewne wymagania, których nie da się ominąć. Jednym z nich jest sformalizowany biznesplan. Jest to więc element pomocy i nie jest obowiązkowy. Rolnicy, którzy będą chcieli spróbować uzyskać taką czy inną pomoc, otrzymają wskazówkę. Przejrzysty szablon, który wystarczy wypełnić, zapewnił Taras Wysocki. I tyle, drodzy państwo. Także dla polskich rolników nieuczciwa konkurencja, która sprawi, że ziemia w Polsce niedługo będzie coraz mniej warta, no bo jak produkcja nieopłacalna, to i trzymanie ziemi coraz mniej mniej się opłaca, więc pewnie zaraz się pojawią jakieś oferty wykupu przez np. francuskich, niemieckich no nie oligarchów tylko korpoludów, tak to chyba można powiedzieć, a dla ukraińskich, no dla ukraińskich pieniądze pieniądze z naszych podatków taka drodzy państwo sprawiedliwość dziejowa, takie odwdzięczenie się za bezprecedensową pomoc Jaką daliśmy. Tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.